Generalnie były dwa tematy. Dzisiaj miało się odbyć posiedzenie liderów partii i rządu i związku zawodowego odnośnie planów obronności kraju. Nie było się, bo jest kryzys w Ministerstwie Obrony kraju. Tak więc opozycja zbojkotowała te posiedzenia, ale my byliśmy przeszykowani, tak więc na tej konferencji przedstawiliśmy swoje propozycje, jak uzyskać pieniądze do budżetu, czyli dla nas jest nie do przyjęcia, jako dla partii parlamentarnej WPZHR, że ten ciężar będą niosły dodatkowe pieniądze do budżetu kraju zwykli obywatele. Czyli były takie propozycje, żeby tam VAT zwiększyć o 1%, czy jakieś wprowadzić większy podatek dochodowy, czy jakiś podatek większy od nieruchomości. To jest nie do przyjęcia. To jest sprawa wagi państwowej. Nie można ją rzucać na barki szeregowych obywateli. Tak więc proponujemy konkretne rozwiązanie opodatkowania aktywów banku. Taryfą 0,3%. I to dało około 150 milionów do budżetu kraju. I nasi obywatele na pewno przyjęliby to zadowoleniem, że banki również solidaryzują się w tej sytuacji. To jest to duża, która zarabia w zasadzie najwięcej i na pewno jest zainteresowana, żeby konfliktu nie było, bo najwięcej też w stracie. I oczywiście temat zasadniczy tej konferencji prasowej jest tematem ochrony oświaty mniejszości narodowej. Jak wiemy, będzie przeprowadzony wiec i przemarsz ulicami Wilna, główną ulicą miasta Wilna, ale Gdymina w sobotę 23 marca. I trzeba podkreślić, że to jest akcja wręcz wymuszona przez nieprzychylne siły dla mniejszości narodowej, bo przez 3 miesiące trwały potraktacje, rozmowy, spotkania w samorządach, w ministerstwie, posiedzenie rządu też rozmawialiśmy ten temat. Osobiście z panią premier rozmawiałam kilka razy. Jednak jakąś taką metodą budżerową jest przepychana radykalna zmiana w szkołach mniejszości, bo to jest nie do przyjęcia dla naszych Polaków, dla innych przedstawicieli mniejszości narodowych, bo oświata polska zawsze tu była, oświata mniejszości narodowych zawsze była i powinna zostać. Czyli wszystkie przedmioty nauczane w języku ojczystym, nie wprowadzenie klas litewskich do szkół polskich i rosyjskich, bo one i tak są przepełnione, wystarczające szkół litewskich i uczenie się języka litewskiego lepsze na lekcjach języka litewskiego. Chcemy, żeby nasza młodzież ten język dobrze opanowała, generalnie jego zna, ale też oczywiście są możliwe jakieś nowe korekty i nasze propozycje jest też bardzo wyraźne. Teraz dzielą się klasy na dwie grupy nauczania języka litewskiego, gdy jest 18 czy więcej uczniów. Proponujemy podzielić na trzy grupy, czyli po 6, po 7 jeszcze będzie lepsze nauczanie, ale te nauczanie będzie się odbywało na lekcji języka litewskiego. Oczywiście potrzebne więcej nauczycieli, państwo musi to jakby zaproponować i zrealizować. Natomiast na lekcjach fizyki, matematyki, języka angielskiego należy uczyć się tych przedmiotów. I też oczywiście nie kosztem języka polskiego, jak to też były takie propozycje z Ministerstwa Oświaty, żeby zmniejszyć ilość języka polskiego, jest dla nas nie do przyjęcia. Jak mówiono, nie z dobrego życia tą akcję organizuje Związek Polaków na Litwie, ale to już dojrzało, inne metody nie działają. Takie naruszenie prawa gremialne przez samorządy, powiedzmy miasto Wilna, przez wicemera, który swoje kompetencje przewyższa, czy Ministerstwo Oświaty, czy ostatnio też w Wojnie Wileńskim konserwatyści naciskają na socjaldemokratów i tamci jakby już naciskają na szkołę, żeby wprowadzać klasy litewskie w Zujunach, w polskim gimnazjum, czy w Galgach, w Jalówce. To jest do przyjęcia po prostu, bo to jest naruszenie zarówno traktatu polsko-litewskiego, który gwarantuje nauczanie na poziomie szkoły średniej, jak i też konwencja ramowych o praw mniejszości narodowych, której 22 artykuł stanowi bardzo wyraźnie, że nowe rozwiązania prawne, akty nie mogą pogarszać praw tzw. nabytych mniejszości narodowych. Skoro szkoła polska, rosyjska i białoruska istniała tutaj zawsze, tych standardów nikt nie ma prawa pomniejszać, chyba że same mniejszości narodowe na to się zgodzą, jak widzimy, się nie zgadzają i nawet protestują. Teraz pytanie. Pozwólcie, że to już przeczytam, bo tutaj prosi akurat drugi dziennikarz o Europarlamencie. To jeżeli mogłabym, czy planuje Pan startować do Europarlamentu, ile osób będzie wystawiono na liście? To znaczy, taką propozycję otrzymałem od Rady Naczelnej, żeby prowadzić na naszą listę. Ostatecznej decyzji nie ma. Oczywiście nasza lista będzie maksymalna, a maksymalne mogą być na tej liście 20, 2 osoby. Tutaj jakie szanse, że trafi Pan do?
Na razie jeszcze nie wystawiliśmy listy, o szansach nie mówimy. W każdym bądź razie uczestniczymy w wszystkich bataliach wyborczych. Mamy szerokie poparcie. To oczywiście też będzie zależało, czy te wybory będą uczciwe i demokratyczne. Niestety ostatnio mieliśmy do czynienia z próbą falsyfikowania wyborów, czy to na mera miasta regionu Wileńskiego w drugiej rundzie, czy to też w wyborach parlamentarnych 2020 roku, gdy nawet naszą skargę do sądu nie przyjęto, co jest w ogóle pogwałcenie podstawowego standardu Unii Europejskiej, bronienie swych praw w sądzie. Nas nawet pozbawiono prawa bronienia swych praw w sądzie. Dziękuję.